Tak jest, głąby! Każdego z was zdemaskuję! Ty i nawet ciebie, no! Już wam się nie upieczy okłamywanie widzów i niepokazywanie twarzy w internecie, o! Ja jakoś pokazuję i Palion, i Wojdan, i wszyscy, co? A ci to co? Objęci jakąś, nie wiem, zezwoleniem, że nie trzeba? Dzisiaj użyjemy nielegalnych rzeczy, znaczy, nie no, w pełni legalnych, ale no, nielegalnych pewnie dla tych osób, żeby zobaczyć twarze prawdziwe, ukrytych postaci, takich jak Nubek, Prześladowca, Haker, Luczek, czy tam Pimpek, czy ktokolwiek jeszcze inny, kto tą twarz se zakrywa i jej nie pokazuje, tak? Jak widzicie, znajdujemy się w pewnym ciekawym programie. W nim się ogólnie robi miniaturki do YouTube'a, nie? Ale ma on taką ciekawą funkcję, że jeżeli coś tutaj zaznaczymy na przykład, nie? I wpiszemy sobie tutaj, ja sobie to może przesunę, żebyście to też fajnie tam widzieli, bo nie wiem, jak to jeszcze będę montować, ale wpiszemy sobie tutaj na przykład, nie wiem, drzewo, na przykład wpiszemy sobie drzewo, no to one się teraz tutaj nam elegancko generuje, jak to się nazywa, no i za chwilę pojawi nam się sympatycznie, pięknie, ładnie wyglądające po prostu drzewo, tak? Jak zostawisz łapkę i suba, to się pojawi. O, no i widzisz, no i pojawiło się w tym obrębie, gdzie mamy, pojawiło nam się jakieś piękne drzewo, widzicie prawdziwe zdjęcie drzewa, tak? I w dzisiejszym odcinku użyjemy tej technologii do tego, żeby zdemaskować twarze prawdziwych osób. Będziemy pisać na przykład, zdejmij maskę. Będziemy pisać, nie wiem, pokaż prawdziwą twarz. No i program będzie to robić po prostu za nas. Oglądajcie do końca, zobaczymy, co dzisiaj się tutaj dowiemy. Zobaczymy prawdziwe twarze poukrywających się osób. Zaczniemy sobie od twarzy hakera z Wojanowic, prawda? Wygląda on właśnie w taki sposób, no ja jestem ciekaw, co się tutaj może kryć, prawda? No bo tutaj to za bardzo nie wiem, co by się mogło kryć, ale dobra, zaznaczamy oczywiście twarz i wpisujemy real face, wpisujemy prawdziwa twarz i zobaczymy, co nam tutaj z tego się wyskoczy. Czy pokaże nam się prawdziwa twarz hakera, czy nam się nie pokaże? Potem oczywiście z Nubkiem i z innymi postaciami będzie to szło łatwiej po prostu, czy z Prześladowcą, wystarczy, że nakreślimy i ściągniemy mu maskę. Co to jest? Ej, co to się wygenerowała za osoba? Patrzcie, pokazała nam się normalnie twarz hakera, a bardziej może i hakerki. Ej, no w sumie kto by to wiedział, no przecież nigdy nie było wiadome, czy haker to jest na pewno facet, a może to właśnie była dziewczyna, no była niby jeszcze hakerka, ale patrzcie, z trzech opcji mamy właśnie taką opcję takiego ziomka i mamy coś takiego. Ej, ja powiem szczerze, że jestem w szoku, jak to dobrze zadziałało. Patrzcie, normalnie mamy tutaj twarz człowieka i no może to jest faktycznie haker. Wedle naszego oczywiście programu właśnie tak wygląda prawdziwa twarz hakera. Ej, jestem w szoku. Spróbuję jeszcze raz wygenerować, zobaczymy, bo to wygeneruje nam kolejne trzy jakby propozycje twarzy i zobaczymy, jak one będą wyglądać, czy znowu wygeneruje nam jakąś kobietę podobną do tej, to wtedy już mamy wręcz pewność, że tak właśnie wygląda haker bez maski. No a może jak będzie coś innego, no to wtedy tej pewności oczywiście, widzowie, nie mamy. No i mamy tym razem zakamuflowanego typa, jakiegoś chłopa w ogóle w okularach, co to jest? I mamy również jakiś taki umysł. Ej, dobra, to wygląda trochę strasznie. W każdym razie najbardziej prawdopodobne opcje człowiecze to jest właśnie ta pani, no i właśnie tutaj ten ziomek w okularach, on mi nawet bardziej się tutaj podoba. Ej, dobra, jestem w szoku, jak to dobrze zadziałało, nie? Lecimy z kolejną postacią. Co powiecie na Ptysia z Wojanowic? Trzeba go tutaj troszeczkę wykadrować, ale zobaczymy, jak jego prawdziwa twarz ma się oczywiście tutaj do naszego oczywiście odcinka. Zaznaczamy sobie tą twarz, oczywiście nie trzeba tego robić jakoś bardzo ładnie i wpisujemy real face. Pokaż mi, Ptychu, swoją prawdziwą twarz, pokaż, co ukrywasz pod tym skinem z Minecrafta, co się tutaj skrywa. Jesteśmy z widzami bardzo ciekaw, a wy, drodzy widzowie, jak chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapsona w górsona. Co my tutaj mamy, jaki dzień? Kto to w ogóle jest? Ej, czemu takie coś tu się pokazuje? Patrzcie, jakiś ufoludek zielony, ale dobra, pokazał nam się tutaj jakiś ziomek, taki w miarę młody. Ej, może to być Ptychu? No dlaczego by nie? Wygląda wprawdzie młodo. Ej, dobra, generujemy kolejne trzy. Ej, jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku, co nam się tutaj pokazuje, bo to jest naprawdę grube. Jeżeli coś z tego by się okazało prawdą kiedyś i byście to naprawdę zobaczyli, no to nie wiem, to już by była przesada taka gruba, że to szok, nie? Mamy kolejne. Osoba z żółtym jakimś tutaj ubraniem. Okej. No my jakąś panią w ogóle, co to w ogóle jest? I mamy jakiegoś kidosa, jakąś dziewczynkę tutaj wystającą z Ptycha. No nie, to nie pasuje. Najbardziej pasuje ten ziomek, który się tak tutaj lekko jakby oddala, odchyla. I on wygląda najbardziej prawdopodobnie jakby na to wszystko, co my tutaj mamy. Ja bym go obstawił, że to on właśnie jest prawdziwym Ptysiem z Wojanowic. I tak właśnie wygląda Ptychu, nie? Jak hakera widzieliśmy przed chwilą, to tak moim zdaniem może wyglądać Ptychu. A jestem ciekaw, czy kojarzycie dalej taką
postać jak Palionka. Ona kiedyś była na Palionowie, no i nigdy nie było znana jej twarz. A może dzisiaj, może właśnie dzisiaj poznamy ją twarz. Zaznaczamy, wpisujemy real face, no i pokaż Palionka, co tam się skrywa pod tą maską, pod tym skinem. Jaka prawdziwa twarz się skrywa oczywiście pod tym. Zobaczmy, co nam tutaj pomógł nasz piękny program, który... To jest Palionka? Tak wygląda Palionka? Co to się dzieje? Czemu Palionka wygląda w taki sposób? No nie wytrzymam! Co to jest za pani w ogóle? Ej, to wygląda w ogóle strasznie legitnie. Ej, naprawdę jestem w szoku, jak to dobrze wygląda. Patrzcie, co to jest w ogóle, nie wytrzymam. Dobra, mamy tutaj Palionkę dosłownie, no jak z obrazka, nie? No coś tutaj jest nie tak, ale no wygląda to mega realistycznie, jakby to naprawdę mogła być Palionka. No mamy przecież kobietę. Widzicie, ten program domyśla się. To nie jest tak, że on to zmyśla na poczekaniu. Widzieliście, jak byli faceci, to nam dostawiało chłopczyków. A tutaj jest Palionka i są same trzy kobiety, rozumiecie to? Patrzcie, kolejne kobiety, to nie jest fake. On naprawdę, no tu jakiegoś typa wsadził, on... No czemu akurat psujesz moją tezę? Ale zobaczcie, no wcześniej mamy trzy kobiety, czyli program tutaj dobrze obstawiał. No tylko pytanie, która z nich jest prawdziwą Palionką? Tego nigdy nie będziemy niestety wiedzieć, ale skoro program, dla mnie najbardziej ta pasuje, moim zdaniem ona jest najbardziej legitna, nie? No nie wiem, mi to pasuje do Palionki. Ej, jestem w szoku, nie? Jestem w szoku. Dobra, lecimy dalej z kolejnymi postaciami. A co powiecie na tego, ziomeczka Polo? Zobaczymy, jaką on ma prawdziwą twarz. Zobaczmy, co się tutaj będzie skrywać pod tą maską. Wpiszmy sobie tutaj real face. No i zobaczmy, oczywiście real face to po angielsku znaczy prawdziwa twarz, gdyby ktoś nie wiedział. No i dobra, sprawdzamy, jaką prawdziwą twarz skrywa Bolo. Nie wiem, czy to dobrze zaznaczyłem, bo widzę, że tutaj u góry takie lekkie zaznaczenie mi nie weszło. To może zepsuć oczywiście całą wizję tutaj dla naszego programika. Ale zobaczymy, może da radę wygenerować tutaj prawdziwą twarz Bola z prawdziwego życia. Co tu się stało? Ej, ej, co jest? Bolo jest kobietą? Co tu się stało? Nie, to jest na pewno nie jest Bolo. Nie, co to jest w ogóle za ekran? Jakiś telewizor, to jakiś ziomek jest. Ej, jak to w ogóle pasuje? Co jest? Czemu to jest takie dobre? I tutaj ta twarz, dobra, ona jest trochę przerażająca. Dobra, wygenerujmy kolejne trzy twarze. No i zobaczymy, czy zobaczymy tutaj teraz, dwa razy powiedziałem zobaczymy. Ujrzyjmy, czy teraz zobaczymy tutaj prawdziwą, legitną twarz Bola, bo te akurat nie przemawiają do mnie, żeby one były prawdziwe. Ale możemy zaraz zobaczyć. Okej, dobra, znowu kobieta. Program ewidentnie podpowiada nam, że Bolo jest kobietą. I może to prawda, no nie wiem, ciężko mi stwierdzić. W każdym razie, jak widzicie, mamy tutaj naprawdę prawdziwe twarze. No ale od Bola, czy Bolo jest dziewczyną właśnie taką, jak tutaj pokazuje program? No raczej nie. Ciekawi mnie również, jaką prawdziwą twarz będzie miał Lolo, więc ja już biorę się tutaj za zaznaczanie oczywiście jego twarzy, a wy w komentarzu obstawiajcie, co nam tutaj może wyskoczyć. Ja myślę, że może to być prawdziwa twarz owcy. Jakiejś takiej bandyckiej, jakiejś takiej mocnej, umięśnionej, a może to też być po prostu jakiś mały dzieciak. Nie wiemy, kto kryje się pod maską Lola, ale zaraz to sprawdzimy. Ej, to jest jakiś facet. Okej, ej. Ej, co tu się dzieje? Czemu nam dało trzech ukrytych totalnie facetów? I to jeden w okularach, a drugi bez. I trzeci również bez okularów. Ten to w ogóle wygląda jak taki prezydent chyba jakiś tam, czy premier z Polski. Tutaj mamy takiego ziomka kabareciarza trochę, no a tutaj jakąś twarz. Ale zobaczcie, wszyscy mają praktycznie ciemne włosy i wszyscy mają podobny kolor oczu. Więc można by wnioskować, że program tutaj coś wie, ale nie chce nam do końca pokazać. Ukrywa tą twarz przed nami. Nie chce nam jej zademonstrować. Ale mam nadzieję, że po drugiej próbie oczywiście wygenerowania uda się to oczywiście uzyskać i zobaczymy, co tak naprawdę tutaj się kryje. Jestem ciekaw, bo ta twarz, no wygląda spoko, ale chciałoby się zobaczyć ją w całej okazałości, a nie tak uciętą. No co tu się dzieje? Czemu one wszystkie są ucięte? To jest jedynie taki Meksykanin. Pokazał nam się cały, no i tutaj, no nie ma w sumie zbytnio akcentów już meksykańskich, takich właśnie z jakimś sombrero, ale mamy właśnie tutaj takiego ziomeczka. No i prawdopodobnie musimy na tej podstawie stwierdzić, że to tak właśnie wygląda Lolo. Kolejna osoba, która całej twarzy nie pokazuje, to jest Nubek. I ogólnie znalazłem jakąś taką grafikę, która bardzo ładnie przedstawia jakby takiego narysowanego Nubka. Nie widziałem tego nigdy wcześniej, więc może spróbujmy zaznaczyć tutaj i zobaczymy, co nam tutaj oczywiście wyjdzie. Jest to jakaś grafika z internetu, real face, ale potem oczywiście też spróbujemy na skinie Nubka i zobaczymy, co jego prawdziwa twarz ukrywa. Nie ukryjesz się, Nubek. Nie w tym odcinku. Dzisiaj wszystkiego się o tobie dowiem, chłopaku. I zobaczę, jaką masz prawdziwą twarz. Zobaczymy, co ty tutaj skrywasz. Ej!
co jest? Wyszły nam trzy dosłownie ciekawe i totalnie inne postacie. Dwie mają kręcone włosy i odstające uszy, a jeden jest po prostu dziadkiem z jakąś maską chyba na głowie przeciwko, nie wiem, jakiemuś wirusowi, no i ma niebieskie włosy i brodę. Ale tutaj ten wygląda chyba najciekawiej, bo ten to taki dzieciak. No myślicie, że tak właśnie wygląda Nubek z prawdziwego życia? Może być, może być. Spróbujmy jeszcze raz wygenerować twarz i zobaczymy, co ona nam pokaże. Wydaje mi się, że teraz będą troszeczkę inne rzeczy niż te, co mieliśmy przed chwilą, ale ta, którą widzicie teraz na ekranie, moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobna. Ej, dobra. To wygląda... Patrzcie, dosłownie wygenerowało nam podobną twarz. Mniej więcej tak właśnie musi wyglądać Nubek w prawdziwym życiu. Ja jestem w szoku, bo zobaczcie, drugi raz dał nam praktycznie identyczną twarz. To nie jest przypadek, nie? To nie jest przypadek. Te twarze się nie zgadzają, ale ta już się zgadza właśnie z tą. Tak mniej więcej wygląda Nubek w prawdziwym życiu. Ale myślę, że to również was zaciekawi, a mianowicie prawdziwa twarz prześladowcy. Kto skrywa się właśnie pod tą maską, bo nigdy nie dowiedzieliśmy się. Zobaczmy, co tutaj będzie. Remove mask. Zobaczmy. Remove mask, czyli usuń maskę, wpisałem. Nie wiem, czy to zadziała. Najwyżej później również piszemy real face i może to będzie to, co tutaj potrzebujemy wpisać. Ale sprawdźmy, co skrywa się pod właśnie tą maską. Pod maską prześladowcy. Okej. To jest mocne. To jest naprawdę mocne. Bo totalnie nie spodziewałem się czegoś takiego. Szczególnie numerka 3 i 1, bo one są bardzo podobne. Każdy z nich ma wąsa, każdy ma taką brudkę i każdy ma ciemne włosy i taką inną karnację, ale widzicie, to się wszystko zgadza. To się normalnie powiela, czyli to znaczy, że prześladowca musi wyglądać w ten sposób. Ej, jestem w szoku. Nawet to do niego pasuje taki wygląd, ale wygląda przerażająco. Przecież to jest jakiś stary chłop. No w sumie tak by było, bo też mu... Jezus! Co to za straszne twarze są? Te już w ogóle nie są podobne do tego na przykład. No to w ogóle nie jest podobne do tego. To trochę wygląda jak bzyku. Ale nie, nie wiem, nie wiem, to mi bardziej pasuje do prześladowcy. Ej, dobra, dajcie znaka w komentarzu. Jestem w szoku, jak to dobrze zadziałało. Dzisiaj odkryliśmy twarze ukrywających się osób. Mam nadzieję, że nic mi za to nie zrobią. I wpadajcie koniecznie na ten film, bo tutaj dzisiaj dodaliśmy nowe zielone kitcoiny na kidowice. A nie ja dodałem, tylko ktoś inny. Ale żeby zobaczyć, jak one działają i ile musimy zdobyć pieniędzy, żeby właśnie zdobyć te kitcoiny, to wpadajcie, bo to jest naprawdę rewolucja kidowic. I mówię wam, że kidowice naprawdę odżywają. Warto zobaczyć ten film.